Bronisław Komorowski, czy pan ma stopień jakiś? No od pewnego czasu stopień minister, jeśli chodzi o stopień wojskowy. To jest stopień wojskowy teraz? No od pewnego czasu, tak. Czy miałby pan ochotę na herbatę w wojskowej filiżance w kolorze zielonym? Świetny pomysł. Woda czy może wino? Zielona herbata w zielonym kubku. Znakomicie. Tak? Tak. No nie wiem, jaka ona będzie zielona, ale kubeczek zmajstrujemy z dwóch. Żołnierz potrafi. Ciach, ten jest jakiś zagraniczny, ten jest zielony, proszę bardzo. A może wina? O, wie pan, jeśli pan tak uprzejmy, wino, w kwestii wina jestem radykał. Bardzo chętnie. Czyli zamiast herbaty, czy do? Może. Obok. Wino również. O, w tej sposób. I bardzo przyjemnie. Pan ma immunitet, wszyscy inni goście odmawiają. Proszę powiedzieć, czy pan jest z Borów Komorowskich? Znaczy, to jest ta sama rodzina, ten sam herb, ale jakby pokrewieństwo jest w wieku 18. No ale jest. Jest. A ja jestem z Borów Tucholskich i przez zasiedzenie bez pokrewieństwa. Jakie pana marzenia się spełniły? Znaczy, wie pan, ja uważam, że należę do pokolenia absolutnych szczęściarzy. Ludzi, którzy się urodzili w czepku i większość moich marzeń wielkich się zrealizowała w pełni, bo niewątpliwie jako człowiek związany z dawną opozycją antykomunistyczną w latach 70., nawet jeszcze 60., jako szczeniak w szkole średniej, no marzyłem o rzeczach wielkich, takich jak niepodległa Polska, Polska demokratyczna, Polska bez gospodarki księżycowej, czyli bez socjalizmu. I to wszystko się zrealizowało. Mój ojciec miał to do siebie, że z własnym bratem się zakładał rokrocznie o butelkę wina właśnie. Tak. Zakładał się, że komunizm się skończy i w końcu się doczekał, wygrał. No ale ile wcześniej musiał zainwestować flaszek? Zgadza się, ale wie pan, jak smakowała ta butelka wina. No dobrze. A marzył pan w ramach tego marzenia o niepodległości też pewnie o tym, żeby Armia Czerwona opuściła Rzeczpospolitą i to za pańskiej kadencji się zdarzyło. Miło było patrzeć. Pani premier Suchocka wysłała mnie do reprezentowania rządu polskiego, a byłem wtedy wiceministrem obrony narodowej, do... Trudno nazwać właśnie, czym to było. Czy to była uroczystość pożegnania, czy radość z powodu, tak powiem, szybkiego wyjazdu ostatniego oddziału bojowego Armii Czerwonej. No, jednak brygada kutrów torpedowych ze Świnoujścia na moich oczach odchodziła i miałem rzadką przyjemność. Było to zresztą zadanie trudne, bo musiałem w słowach dyplomatycznych z jednej strony wyrazić radość z opuszczenia naszego terytorium przez ostatni oddział Armii Czerwonej, a jednocześnie zrobić to w taki sposób, żeby nie obrazić sąsiada. A czy pan w 81 roku jako nauczyciel w niższym seminarium duchownym w Niepokalanowie marzył o tece ministra? Nie, wie pan, to jest też wielki dar, tak powiem, od losu, że z marzeń mojego pokolenia, pokolenia ludzi Solidarności i opozycji antykomunistycznej, no, nie wynikało robienie osobistych karier politycznych, zdobywania majątku. Myśmy raczej marzyli o rzeczach wielkich, zakładając, że to te marzenia zaprowadzą nas do więzienia, zaprowadzą do gdzieś na, albo to na znaczy, emigrację. Że ta kariera jest przypadkiem, a nie wymarzonym celem. Nie było, nigdy takich marzeń nie było, aczkolwiek było niewątpliwie w mojej rodzinie, ze względu może specyfika rodziny, było przekonanie, że do nas należy jakby przygotowanie się do różnych sytuacji i różnych momentów w życiu, które mogą się zdarzyć. Pamiętam, jak mój własny ojciec, jak chciał mnie nauczyć, żebym ładnie jadł widelcem i nożem, a jeszcze dwoma nożami albo dwoma widelcami w różnych sytuacjach, mówił: pamiętaj, Bronek, że może ci się zdarzyć, że będziesz na przyjęciu u królowej brytyjskiej. No i wykrakł. Jak było? Bardzo było interesujące i bardzo elegancko. A czy wykonał pan jakieś dramatyczne faux pas? Nie. Pan... A rozglądał się pan nerwowo na lewo i prawo? Nie, ale tam... Ojciec skutecznie mnie nauczył. Tak, tylko że u królowej to jeszcze jakieś takie specjalne zasady panują, o których normalny człowiek nie wie. Mocno pana przygotowywali przedtem? Nie. Nasze MSZ? Wie pan, na tym polega różnica między PRL-em a III Rzeczpospolitą, że przynajmniej niektórych ministrów nie trzeba już koniecznie uczyć, jak się je nożem i widelcem, a w PRL-u było to często konieczne. No wiem, nawet... Skoro już jesteśmy przy tak zwanych kiszonych ogórkach, nawet jeden z Radziwiłłów szkolił komunistycznych kacyków zaraz po wojnie w tym, jak się zachować w towarzystwie.
Tak, był tak zwany czerwony książę. Okropne to było. No ale pytanie, czy nauczył skutecznie. Nie! A ma pan marzenia jakieś? Mam bardzo wiele marzeń. No? Mam bardzo wiele marzeń. Zarówno politycznych już coraz mniej. No właśnie, to zacznijmy od tych. Polityczne marzenia. Może zero już politycznych marzeń. Nie, wie pan, moim marzeniem niewątpliwie było w polityce skuteczne działanie na rzecz powstania nowoczesnej prawicy w Polsce, umiarkowanej, takiej europejskiej prawicy, do takiej prawicy, która by godziła w sobie jednocześnie racjonalność gospodarczą i pewien konserwatywny punkt widzenia na świat, na społeczeństwo, na funkcjonowanie ludzi. A czy są jakieś takie marzenia, które jakby pan mógł, to by pan je udaremnił? Ja myślę, że bardzo jakby niebezpieczne jest z jednej strony populizm typu pana Lepera i samoobrony, który jest oszustwem, bo obiecuje bardzo wiele i nic nie jest w stanie rozwiązać. I to marzenie by pan zlikwidował. Tak, więc ja bym zlikwidował marzenia polskie o taki o cudownych sposobie na rozwiązanie polskich problemów, tylko poprzez krzyk. Jeśli chodzi o lewicę natomiast, mamy, wie pan, w moim przekonaniu mamy do czynienia z tak zwaną łżelewicą. Jest coś niepokojącego w polskiej polityce, szczególnie lewicowej i populistycznej. Łatwość rozdawania obietnic bez pokrycia. Czas się na prezenty zbliża. Czy pan wie, o czym marzą pańskie dzieci? No staram się. Staram się jak mogę, nie zawsze to wychodzi. Marzą, mają na pewno marzenia bardzo, bardzo różne. Inne niż moje. To jest dla mnie jest ważne, że część ich marzeń może być bardzo łatwo realizowana. Marzenia o poznaniu świata. Aha. Super prosta sprawa. Ja 12 lat ojciec nie miałem paszportu. Ojciec daje kasę. A nie, nie. Wie pan, nie. To nie jest... To też jest oczywiście rzecz niesłychana, że ja mogę dzisiaj dać moim dzieciom pieniądze takie, które będą stanowiły realną wartość w świecie normalnym. To nie jest tak, że jak ja jechałem za granicę, to 10 dolarów stanowiły wyrwę w budżecie rodzinnym na pół miesiąca. Na początku to opowiadałem, ja musiałem lodówkę sprzedać. Więc ja dzisiaj mam tą satysfakcję, że ja mogę zrezygnować, nie wiem, daję 1/4 pieniędzy na utrzymanie rodziny, moje dzieci miesięcznie, a dzieci jadą za granicę coś przeżyć, coś poznać. Ale wie pan, one na ogół jeździły... Obetniemy wam te pensje parlamentarne, niech się pan nie obawia. Będzie praca społeczna i 14 posłów. Ale zdaj się, panie redaktorze, to pan głównie podróżuje. Tak, ale ja to za komu swoje. Komu to obcinać? Ja za swoje. Ja też za swoje. Nie, wy za wydojone w narodu. Ktoś panu płaci. Nie ma żadnego urzędnika ani parlamentarzysty, który żyje za swoje. Za nasze żyjecie z podatków. A słowo minister, że zacytuję biskupa Pelplińskiego, z łaciny się wywodzi i oznacza sługa. O czym chcielibyśmy tak, ministrom pięknie, przypominać. Minister znaczy sługa. Słowo, bardzo piękne słowo. I ministrom ale nie, też ale niech pan nie przesadza z tym, że wszyscy za swoje. Bo pan, tak mówią ci i urzędnicy, i ci, którzy pracują w cudzym biznesie tak samo. Zarabiajmy dobrze, zwiedzajmy świat, poznawajmy świat, mądrze wydawajmy te pieniądze i dobrze je zarabiajmy. No dobrze, odpowiedź bardzo polityczna. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.